Cześć, to jest Mass Effect 2, a ja jestem Juno i właściwie nie wiem, czym ja jestem, bo po tym cięciu popatrzyłam, zobaczyłam 35 stopni na termometrze i uznałam, że to idealny moment, by zaparzyć sobie herbatkę. No więc herbatka jest, zaparza się, a my możemy podjąć ważną decyzję. Dopytajmy. Pamiętam chyba Wilsona. Któż to niby badał jest? Badał mnie, kiedy się obudziłam. To on, główny technik medyczny, bezpośredni podwładny Mirandy. Chodź, tunele konserwacyjne są tam. Dobra, nie będziemy już zgadać jak baba. A idziemy. Tylko pewnie kiepsko z mym życiem. Ale to nic. Może nie będzie aż tak źle, jak nauczą się używać mocy jak trzeba. Byłoby miło, ale wiecie, że ze mną to... Mówienie o nauczeniu się czegokolwiek. Dobra, tutaj. No nie, 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 przeładowanie, nie, brzydko, brzydko, tak. No, świetnie. Wilson, gdzie jesteś? W serwerowni B, szybko, wyrwały się spod kontroli. Dobra. Schodami na górę, Shepard. Boże, dostałem, postrzeliły tymi schodami, ale tam były jakieś jeszcze drzwi do obejścia, ja chcę szybciutko je zobaczyć sobie. Albo wiecie co? Ja nie wiem, co ja tutaj widziałam. Widziałam taki znaczek do otwierania drzwi. Chyba, że mi się wydawało. A tutaj? Ja już nie wiem, co ja gdzie widziałam. Zaczynam się głupio plątać i jeszcze mi Wilson zginie przeze mnie. O, aż mi się przypomniał Dr. House. Ach, te czasy, gdy takie rzeczy się oglądało. Zaraz, zaraz, bo widzę tu jeszcze jakieś pomieszczenie. No to rozumiem, że całkiem nieźle im tam poszło, ale że i tak się pomylili. Te branie raniły mnie w nogę! No to właśnie. Musimy jak najszybciej uciekać z tej stacji. Nigdzie nie pójdę, dopóki ktoś no, nie połata serio? Mi nogi. W stacji medycznej na ścianie powinno być trochę więcej medigelu. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby go postawić. O, i jeszcze, że... Weź medigel! Jeszcze mam nadzieję, że znajdziemy troszeczkę zapasu dla mnie. Kurczę, widzę, że wszyscy tu nie żyją. To jest ten medigel? Aby wejść, okej. Okay. Skarż kursorem jedność, w sensie, że to. Aha, dobra, już ogarniam przynajmniej to dowodzenie pod shiftem. Dzięki, Shepard. Nie sądziłem, że kiedyś ocalisz mi życie. Wygląda na to, że jesteśmy kwita. Chciałem spróbować wyłączyć te mechy. Niestety, ktokolwiek je zhakował, usmażył cały system. To nieodwracalne! Nie pytaliśmy, co robiłeś. Dlaczego w ogóle masz dostęp do mechów bezpieczeństwa? Byłeś na oddziale biologicznym. Nie słuchasz mnie? Przyszedłem to naprawić! Poza tym postrzeliły mnie, jak to wytłumaczysz? To nieistotne właśnie nie w tej sytuacji. Kto kogo robił. Mechy strzelają tu do wszystkich. Później to rozstrzygniemy. Najpierw musimy znaleźć Mirandę. Nie możemy tak po prostu jej zostawić. Zapomnij o Mirandzie. Była w skrzydle D. Tam się aż roiło od mechów. Nie ma szans, żeby wciąż żyła. Miranda nie da się załatwić kilku mechom. Wiem, że żyje. To gdzie jest? Dlaczego się z nami nie skontaktowała? Są tylko dwa możliwe wytłumaczenia. Nie żyje, albo tak, to ona. Tak, ale jest w sumie zobaczcie, Shepard też nie miała praktycznie żadnych szans na przeżycie. Jakoś ją odratowali, a tutaj... no... Skoro tak, to po co miałaby mnie budzić i ostrzegać przed atakiem? Może nie jest zdrajczynią, ale to nie zmienia faktów. My tu jesteśmy, jej tu nie ma. Musimy się ratować. Do promu już nie... O cholera jasna! A ja jeszcze wam szybko powiem... Możemy przeciążyć te zbiorniki, aby oczyścić drogę do promu. Shift, dobrze. I co mam? Przeciążenie, ale że... Gdzie ja mam to wybrać? Przepraszam. Dobra. Doskonale. Powiem wam, że jeszcze zanim grałam w tę grę oczywiście... Dobra, rozwaliliśmy ich, ale robi się nieprzyjemnie. Zauważ mi, jeśli ci powiem, dla kogo pracujemy? To kiepski moment, Jacob.
Nie damy rady, jeśli będzie się spodziewać strzału w plecy. Jeśli chcesz skorzyć szefową, to ale podoba mi się to, co Jacob mówi. Projekt Łazarz, program, w którym cię odbudowano, jest finansowany i kontrolowany przez Cerberusa. Powinnam znać tę nazwę? Może to efekt uboczny procesu rekonstrukcji. W przeszłości już się ze sobą stykaliście. No mi też coś to mówi, ale... Według przymierza jesteśmy radykalną grupą proludzką. Niszczyłaś nasze bazy badawcze, ale od tej pory wiele się zmieniło. Przymierze uznało cię za zmarłą. Cerberus wydał fortunę, żeby przywrócić cię do życia. Też byłbym w tej sytuacji podejrzliwy. Na razie jednak musimy współpracować. Właśnie. Uznałem, że zasługujesz na poznanie prawdy. Kiedy opuścimy stację, zabiorę cię do człowieka iluzji. On ci wszystko wyjaśni. Obiecuję. Człowiek nie iluzji? To on za tym wszystkim stoi? To rzecz jasna tylko pseudonim. Nikt nie wie, jak się naprawdę nazywa. To jego kryptonim używany w przymierzu. Jakoś do niego przylgnął. No. Tutaj nie poznałam żadnych odpowiedzi, więc lepiej już chodźmy. A powiem wam tak, że jeszcze zanim grałam w Mass Effect i tak oglądałam tylko jakieś filmiki, to jakoś tak Mirandę na wygląd polubiłam. I tak patrzę, co mi się tutaj wyświetla po prawej. Bo właśnie, zawsze jak gram sama, to wszystko dokładnie czytam, sprawdzam, a jednak jak nagrywam, to... już się boję, co mam. Zaraz, jakieś takie... Podobne mam wybrać, czyli coś z fioletem, zieleń, fiolet, niebieski, to. To. Nie, to właśnie będzie. Teraz jakiś taki krótszy ten. Wow, podoba mi się hakowanie w tej części. Jest o wiele przyjemniejsze niż w jedynce, bo nie ma na czas. Aż tak bardzo w sumie. Dobra, mamy otworzyć drzwi. A mogę zapisać? Bo wiecie, że ja jestem taka troszeczkę... głupi moment na zapis sobie wybrałam, co? Zaraz, zróbmy... Prosto w cel! A, może ja bym... Dobra, oni wszyscy nieźle porozwalani, a właśnie może przeładować warto. Dobra, czy tutaj coś jest, cokolwiek dla mnie? Mogę te rzeczy podnosić? Mogę, no to trzeba to robić, a nie tak. Proszę zaniechać agresji. Zaraz. Ja bym z chęcią użyła... Nie dosięgnę celu! Dobra, a stąd? Stąd też może być kiepsko. Mam cię! Przekierowuję energię! A, nie, na jednego to już nie ma co. No właśnie. Jejku, myślałam, że będę mogła poszpanować umiejętnością używania mocy, ale jednak... Nic, nic mi z tego nie wyszło. No nic, trzeba się łudzić, że może z czasem jakoś się wdrożą. No bo też nie ma co chyba na siłę tak z tym wszystkim się wychylać bez sensu. O, co to jest? Jakiś kod znowu mam ułożyć. To jest to? Teraz zieleni malutko na dole ma być. Malutko zieleni. O, tutaj. Teraz w ogóle bez zieleni, niebieski. To? A to już było chyba bardziej złożone. I co to jest? Pacjentka odzyskana, jednak obrażenia są znacznie poważniejsze niż przypuszczano. Poza oczekiwanymi poparzeniami i obrażeniami wewnętrznymi po wybuchu, pacjentka cierpi również na rozległą martwicę komórek. Dobra, to by pasowało do tego, dlaczego tak kiepsko mi idzie. Dobra, czyli znowu dobieranie.
Kurde! Oj, to chyba jakieś dowodzenie. I jeszcze raz bym chciała zacząć. I dobra. Czyli już wiem, że to działa w ten sposób. To było tu. I tu. Zaraz to... Mhm, dobra, to jeszcze czas mnie goni. Dobra, dobra. Spodobało mi się hakowanie, tego nie ukrywam. Niby właśnie na czas, ale tak w miarę do ogarnięcia dla mojej nadpsutej mózgownicy. Nie no, ale po takim wypadku co się dziwić, że Shepard tutaj ma jakieś dziwne problemy. No dobra, ja mam problemy. Prędko, tędy! Jesteśmy już prawie na... Miranda, ale przecież... Ja pierdzielę. Martwa? Co ty wyprawiasz? Robię swoje. To Wilson zdradził. Nawet jeśli masz pewność, czy naprawdę na to zasłużył? Włamał się do systemów bezpieczeństwa, zabił moich ludzi i zabiłby również nas. Jesteś pewna, Mirando? Znaliśmy go od lat. A jeśli się mylisz? Nigdy się nie mylę. Myślałam, że już się nauczyłeś tej zasady, Jacob. Trzeba go było wziąć żywcem i przysłuch. To zbyt ryzykowne. Przywrócenie cię do życia kosztowało za dużo czasu i wysiłku, żeby pozwolić ci teraz... O, z tym się zgadzam. Naprawdę uważasz, że Wilson jest do tego zdolny? No już chyba za późno gdybać. Teraz już nie. Skoro tak twierdzisz. No i co dalej? Wsiądziemy do promu i odlecimy. Mój szef chce z tobą pomówić. Mówisz o człowieku iluzji? Wiem, że pracujesz dla Cerberusa. Och, Jacob. Powinnam była przewidzieć, że twoje sumienie przeważy. Kłamstwem nie przekonasz pani komandor do naszej sprawy. Skoro już o wszystkim tak otwarcie gadamy, to może pani komandor ma jeszcze jakieś pytania? No ja bym z chęcią... zapytała. Dokąd się udajemy? Do innej stacji Cerberusa. Czeka tam na ciebie człowiek iluzja. Dobra, sprzeciwiać się nie mam zamiaru. To ty jesteś szefową projektu Łazarz, prawda? Tak. Spędziłam 2 lata przy tym projekcie. Przy tobie. Czego chce ode mnie Cerberus? To mnie zaciekawiło. Spytaj człowieka iluzję, kiedy już go spotkasz. Wpompował w ten projekt praktycznie nieograniczone środki. Widać, ma co do ciebie jakieś dziwi plany. Dziwi mnie to i oczywiście... Dlatego, że nas ratowali, to reszta załogi jest nieważna. Nie, no dobra, przynajmniej razem żyjemy. Z tej stacji wystarczy mi do końca życia. W twoim przypadku 2 żyć. Ruszajmy. Jaka szczegółowa. Zanim spotkasz się z człowiekiem iluzją, musimy zadać ci kilka pytań, żeby ocenić twój stan. Daj spokój, Mirando. Dalsze badania? Shepard rozwalił te mechy bez żadnego rozwalił problemu. Rozwalił? Hello? Od ataku upłynęły 2 lata. Człowiek iluzja potrzebuje pewności, że osobowość i wspomnienia Shepard zostały zachowane. 2 lata, kurde. Pytaj. Powiedziałaś 2 lata? Aż tak długo? Dokładnie 2 lata i 12 dni. No jeszcze lepiej. Większość tego okresu spędziłaś na stole operacyjnym. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Na początek sprawy osobiste. Według akt wychowałaś się na ziemi, w trudnych warunkach, bez rodziców. Wstąpiłaś na służbę i zdobyłaś medal za walki z batalionami podczas skaliańskiego blicu. Pamiętasz? Nie mogłam się ugiąć przed takimi traniami. Mów co chcesz, to było niezłe dokonanie. Miałem tam wielu przyjaciół. Zadowolona? Prawie. Zapytam teraz o niezbyt odległą przeszłość. Wirmir. Zniszczyłaś fabrykę klonów Sarena, ale wybuch zabił tam członka twojego oddziału. Porucznik Kaidan Alenko zginął w walce. Doprowadziła do tego twoja decyzja. Dlaczego go pozostawiłaś? Ojejku, ale pytania... Zostawiłam wtedy na śmierć przyjaciela. To nie była łatwa decyzja, ale trzeba było ratować tylu ludzi, ile się dało. Kaidan oddał życie za resztę oddziału. Bez niego nie powstrzymałabym Sarena. Zginął bohaterską śmiercią.
Rozumiem, pani komandor. Nie osądzam cię. Każdy w Cerberusie wie, że trzeba było zniszczyć tę fabrykę klonów. Shepard, przypomnij sobie Cytadelę. Po uratowaniu Destiny Ascension zabiłaś Sarena. Co się wydarzyło później? Ojejku. Ludzkości zaoferowano miejsce w Radzie. Zaproponowałam na to stanowisko kapitana Andersona. Tak, kapitan Anderson został radnym Andersonem. Wydaje mi się jednak, że lepiej się czuł w wojsku. Dobrze jednak wiedzieć, że ludzki członek Rady nie przedłoży polityki nad kwestii obronności. Z pamięcią nie masz chyba problemów. Powinniśmy sprawdzić jeszcze inne kwestie. No i z celowaniem zwłaszcza to u mnie kiepsko, ale to zawsze. Wszystko pamięta, a ja ręczę za jego zdolności bojowe. Za jej zdolności. Hello. Oby człowiek iluzja zaakceptował wyniki naszego polowego badania. No nie wiem, to było dziwne badanie. Mamy jakiś dziennik. Człowiek iluzja czeka na ciebie w sąsiednim pokoju. Dobra. A jak... Aha, tutaj mam dziennik. Tak to wygląda, okej. No dobra. Czyli tak, o, mamy leksykon, wszystko. Czyli rzeczy do poczytania. To może nie będę wam pokazywać, ale sama z chęcią poczytam poza nagrywaniem. Mam do przyznania jakieś punkty. Wow. Tylko amunicja zapalająca, jakoś mało to używam. Szarża. Dobra, mogę... Myślę, że tak będzie dobrze, bo jakoś podoba mi się ta umiejętność szarży, znaczy się. I tak, mogę... Pewnie tam nie mogę i tak już wejść. Może mogę, cholera wie. Mogę z nią jeszcze pogadać? Człowiek iluzja czeka na ciebie w sąsiednim pokoju. Dobra. Człowiek iluzja, wielkim jest co? Co to? Ojej, mamy jakieś dziwne stroje. Ten jest najładniejszy. To... No. Chyba. Mogę coś zmienić w ogóle? Coś zrobić? Ten? Wow, zmiana koloru. To lubię. Tylko tak. Czarny w sumie mi się najbardziej podoba, znaczy taki ciemny, szary i tak, a tutaj odcień dałabym jakiś uroczy fiolecik, o, na przykład ten. Jakieś wzorki. Oj, kolor wzoru mogę wybrać. To tak jak mówiłam, piękny fiolet, gdzie jest fiolet jakiś? No. Powiedzmy, że wygląda ładnie. Dobrze, ale przynajmniej tutaj mogę właśnie wybierać, jak się wygląda, a nie tak tylko, że wygląd pancerza był uzależniony od jego właściwości, jak w jedynce. Ja przywiązuję wagę do wszystkiego właściwie w grach. Jestem wzrokowcem, więc nie dziwcie mi się. Komandor Shepard. Człowiek iluzja. Sądziłam, że spotkamy się osobiście. Pewnie się boi. To konieczne zabezpieczenie. Częste wśród ludzi wiedzących to, co my. No właśnie, co wiemy? A co konkretnie wiemy ty i ja? Od razu my, takie wiecie, poczucie, że nie? Że nasze miejsce we wszechświecie jest znacznie mniej pewne, niż byśmy chcieli. Że jedna kobieta, bardzo konkretna, może być jedynym, co stoi między ludzkością a największym zagrożeniem w naszej krótkiej historii. Żniwiarzami. Miło, że nie straciłaś pamięci. Jak się czujesz? Przejdź do rzeczy. Co takiego robią żniwiarze, że postanowiłeś mnie ożywić? Trwa wojna. Nikt nie chce tego przyznać, ale ludzkość jest obiektem ataku. Podczas twojego snu znikały całe kolonie. Ludzkie kolonie. Uważamy, że stoi za tym ktoś pracujący dla żniwiarzy.
Tak jak wcześniej Saren i Getty pomagały suwerenowi. Widziałaś to na własne oczy i pokonałaś ich wszystkich. Dlatego wybraliśmy ciebie. No cóż, to brzmi rozsądnie. Suweren chciał zniszczyć całe życie w galaktyce. Dlaczego żniwiarze mieliby brać na cel kilka ludzkich kolonii? Zniknęły setki tysięcy kolonistów. Powiedziałbym, że to całkiem niezłe żniwa. Nikt nie zwraca na to uwagi, bo ataki następują losowo, w odległych miejscach. Nie wiem, dlaczego nagle wzięli na cel ludzkość. Może zainteresowali się tobą po tym, jak zabiłaś jednego z nich. Jednego z nich. A pomoc, no właśnie. Jeśli to zagrożenie dla ludzkości, trzeba zmobilizować przymierze. Ponieśli znaczne straty w walce z suwerenem. Odbudowują swoją pozycję, ale wciąż są za słabi, żeby marnować zasoby na potwierdzenie zagrożenia ze strony żniwiarzy. Łatwiej obwinić za porwania najemników i piratów. I zdecydowanie ale to wygodniej. Jest dziecinada, więc... Jeśli faktycznie stoją za tym żniwiarze, zastanowię się, czy ci nie pomóc. Zawiódłbym się, gdybyś uwierzyła w moje słowa bez żadnego dowodu. Czyli jednak chyba zna nas trochę. Dostarczy cię na pochód wolności, ostatnią z napadniętych kolonii. Miranda i Jacob udzielą ci informacji. Jak sądzisz, co tam znajdę? Gdybym to wiedział, nie musiałbym cię tam dobra wysyłać. Sobie. Znajdź wszelkie możliwe wskazówki, kto porywa kolonistów, czy ma powiązania ze żniwiarzami. Ożywiłem cię, reszta należy do ciebie. No. Nie da się ukryć, że i tak wiele zrobił. O, awans mam, jak miło. I troszeczkę mnie przeraża to, co mnie czeka. To znaczy, łatwiej byłoby, gdybym może jakoś bardziej ogarniała sterowanie i wszystko. Dobra, ciekawe, czy teraz ona coś człowiek powie. Człowiek Iluzja jest tobą zachwycony. W trakcie tej misji zobaczymy, czy jesteś w stanie spełnić jego oczekiwania. Jej. Nie miałam jeszcze okazji, żeby wyrazić wdzięczność za to, co zrobił znaczy, dla mnie. No, nie jej, ale całości. Mam nadzieję, że było warto. Na tej stacji straciliśmy wielu ludzi. Tylko musimy właśnie, nie zwalajcie na mnie wszystko. Twoje podejście w tym nie pomaga. Mam ogromny szacunek dla twoich zdolności, Shepard. Martwi mnie jednak twoja motywacja. Wierzę w zasady Cerberusa. Czas pokaże, czy twój udział wspomoże naszą sprawę. Hola, hola, Shepard zawsze się dobrymi celami, w sensie ludzkością i w ogóle. Opowiedz mi o sobie. Skierowała. Martwisz się, czy mam kwalifikacje. Mogę zmiażdżyć mecha biotyką lub odstrzelić mu łeb ze 100 metrów. Co wolisz? No to dobrze. To ciekawe. Co możesz mi powiedzieć o kolonii, do której zmierzamy? O pochodzie wolności? Typowa ludzka osada w układach Terminusa. Mieli małą jednostkę ochrony wspieraną przez mechy i sondy zabezpieczające. Kolonia przeciętna praktycznie pod każdym względem. Niczym się nie wyróżniała, póki aha, nie zniknęła. No dobra. Widzę, że rozmowa cię nie interesuje. Mamy zadanie. Możemy o nim rozmawiać lub je no wykonać. Tak, ja też zdecydowanie wolę działać niż gadać, ale z Jacobem z chęcią jeszcze słówko zamienię. Dobrze, że człowiek Iluzja przekonał cię, żebyś do nas dołączyła. No tak, tylko że... Chcę tylko się dowiedzieć, co spotkało tych zaginionych ludzi. Ale Cerberusowi i tak nie ufam. Rozumiem. Ufasz ponoć, mi, pani pomoc jednej osoby, no to chyba mimo aż tak dużo się nie przyda, ale... Jesteś temu akurat człowiekiem. Ufam. Choć możesz pracować dla złych szczera ludzi. Szczera jest. Może. Właśnie tak myślałem, kiedy pracowałem dla Przymierza. Dlatego teraz jestem tutaj. Dla Przymierza mówisz? Podobno służyłeś w Przymierzu. W sumie 5 lat. Przerzucali mnie po całej galaktyce. Przez pewien czas byłem nawet kaprem. Nigdy nie słyszałem. Może, że kapralem. To inicjatywa Przymierza. Raczej nie. Wynajmowali niezależnych kapitanów statków i wykorzystywali ich w miejscach poza oficjalną jurysdykcją. Właściwie nie należeliśmy do Przymierza. Gdybyśmy wpadli, mogli się wyprzeć jakichkolwiek powiązań nie z nami. Fajnie. Teoretycznie mieliśmy być ponad przepisami, wolni od ograniczeń, ale biurokracji i tak było aż nadto. W końcu zrezygnowałem. No cóż, to chyba mu się to na nie razie dziwię. Wszystko. Dobra, i tak nie jest. Dziwcie się też, że właśnie w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Na razie, trzymajcie się, cześć.